Jesteśmy na gali w Kolnie z Pawłem Głażewskim, mistrzem BBU w wadze półciężkiej. Proszę nam powiedzieć, masz teraz czas na odpoczynek? Jest piękna pogoda, czy jesteś cały czas w treningu? Znaczy no, odpoczynek jest taki, że mam praktycznie dzisiaj wolne, bo jeszcze wczoraj trenowałem, także no, cały czas ciężko zasuwam. Tydzień temu w Kielcach na gali u pana Gmitruka miałem dosyć ciężką sześciorundową walkę z Francuzem. No, postawił tam mi dosyć ciężkie warunki, miał zresztą w rankingach stał podobnie do mnie, także walka na pewno była ciężka. No, przyboksowałem cały 6 rund i pomimo tego, że wygrałem każdą z tych 6 rund, no, troszeczkę zdrowia mnie ta walka kosztowała, także no, ale sam prosiłem o taką cięższą walkę swojego promotora, gdyż 18 sierpnia w Międzyzdrojach czeka mnie, no, myślę, że najtrudniejszy jak dotychczas w mojej karierze pojedynek 10-rundowy o pas WBC Bałtyk. Właśnie, już kiedy zaczynasz przygotowania do tej gali w Międzyzdrojach? Znaczy, no powiem tak, że ja długo bez treningu jakoś tak, no ciężko mi wytrzymać, zresztą niewiele zostało, 8 tygodni po walce, także no w poniedziałek lekki masażyk sobie zrobiłem po gali, zresztą w niedzielę już dopiero wróciłem i od wtorku normalnie byłem na sali, także no raz dziennie, ale coś się ruszałem od następnego tygodnia, na pewno będę starał się wykorzystać ładną pogodę, kajaczki, basenik, jakieś trochę pływanie, bo wiadomo, że to też dobrze wpływa. Odpoczynek dla stawów, no i treningi. Na ostatnie 4-5 tygodni na pewno pojadę na sparingi. A wiadomo już, z kim będziesz boksował w Międzyzdrojach? Na pewno walka 10-rundowa, pas, będzie to ktoś wymagający zapewne. Tak, zgadza się, tam zawodnika zdaje się, że wybiera nawet federacja, także no na pewno zawodnik będzie podobnie w rankingu stał, tak jak ja. Walczysz w kategorii półciężkiej. W Polsce mamy paru zawodników, którzy liczą się już na arenie światowej, chociażby Kostecki, Soszyński, Kuziemski. Kto według ciebie jest w tej chwili najlepszy w naszym kraju? Znaczy no, ciężko mi mówić, no tak jak mówisz, jest paru dobrych bokserów, no wiadomo, Aleks Kuziemski walczył już o te najważniejsze trofeum, pas WBO, także jeden z czterech tych najlepszych pasów, także no wydaje mi się, że jak na razie to on zaszł najdalej, czyli do tej walki o tytuł najbardziej prestiżowej federacji, także no wiadomo, że każdy do tego dąży i tak samo ja, no będę się starał, żeby zajść jak najdalej, a mam nadzieję, że na w końcu będzie walka o jakiś pas w fajnej federacji. A jak oceniasz pomysł takich gali jak dzisiaj? Na świeżym powietrzu, w połączeniu z akcją charytatywną, fundacją Darka Michalczewskiego, dużo walka motorów, chyba świetna promocja boksu, zwłaszcza tego amatorskiego, który jest nieco zapomniany. No zgadza się, jak widać też ładna pogoda, dużo ludzi, no na pewno jest to popularyzacja tak samo dla miasta i dla tej dyscypliny, jaką jest boks, szczególnie boks amatorski, ponieważ ostatnio troszeczkę kuleje, no wiadomo, że tych startów oni nie mają za dużo, także takie sprawdziany na galach im się przydadzą, no bo wiadomo, że im więcej się boksuje, no i te doświadczenie wiadomo, że zdobywa się właśnie w walkach, a jeżeli nie ma się gdzie sprawdzać, no także mówię, takie gale, no oby jak najwięcej takich gal, także no... Tak to wygląda. Dobrze.